Firmy Amazon i iRobot podpisały, podpisały umowę, na mocy której Amazon przejmie iRobot za kwotę 1,7 miliarda dolarów w gotówce. IRobot, prawdopodobnie wszystkim z Państwa jest dobrze znaną firmą, jest to najbardziej znany na świecie producent robotów sprzątających, które produkuje od 2002 roku. Te roboty nazywają się Rumba, i tych robotów iRobot zdążył już sprzedać miliony na całym świecie. Nawet doszło do tego, że przez bardzo wiele osób różne roboty sprzątające, niezależnie od jakiego producenta pochodzą, te roboty te osoby nazywają rumba. Czyli to jest taki synonim robota sprzątającego, sprzątającego ten, ten rumba. Tak samo jak wiele osób na buty sportowe mówi Adidasy, albo na samochód terenowy mówi Jeep. Więc oczywiście pamiętajmy, że iRobot Rumba to jest konkretnie marka tego jednego producenta, a jeżeli kupujemy robota innego producenta, nie wiem, Xiaomi na przykład, to już nie jest rumba, to już jest inny model, więc nie powinniśmy tego robota nazywać rumba, ale bardzo często rzeczywiście. Się może się z tym spotkać, że ktoś mówi o, kupiłem sobie rumbę, a tymczasem okazuje się, że kupił sobie jakieś robota sprzątającego w markecie za 599 zł. W tej cenie rumby się niestety kupić nie da. Twórca i założyciel iRobota, czyli Colin Engel, to jest człowiek, którego nawet miałem osobiście okazję poznać, z którym rozmawiałem, przeprowadzałem z nim wywiad nie tak dawno temu, pozostanie prezesem iRobota. I tutaj oczywiście przychodzi takie pytanie, co Amazon będzie miał skup na tej firmy? Co, jaki tutaj ma plan? Na pewno Amazon będzie chciał zintegrować roboty iRobot czy roboty Rumba ze swoimi urządzeniami domu inteligentnego, czyli takimi jak Głośniki Amazon Echo, czy na przykład inteligentny dzwonek, który się w przypadku Amazonu nazywa Ring, albo na przykład Amazon ma również własnego robota, który się nazywa Amazon Astro. Natomiast są tutaj pewne obawy, które można mieć w związku z tą transakcją. Mianowicie roboty iRobot jeżdżąc po, po mieszkaniach bardzo dokładnie mapują nasze mieszkania, mapują jaka jest powierzchnia tego mieszkania, mapują jaki jest, jak jest typ podłogi, czy jest, czy jest to podłoga twarda, czy jest to podłoga miękka, co oznacza, że dzisiaj akurat te dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby nawigacji tego robota, ale być może Amazon będzie chciał te dane wykorzystać również do tego, żeby na przykład wiedzieć, czy mieszkamy w dużym mieszkaniu, albo małym i potencjalnie nam podpowiadać różne rzeczy, na przykład jeśli mieszkamy w dużym mieszkaniu, może jakieś dodatkowe głośniczki eko, a jeśli mamy w moim mieszkaniu, to jakieś na przykład miniaturową pralkę. Mam nadzieję, że akurat o to tutaj Amazonowi nie chodzi, może po prostu chciał zostać właścicielem kultowej firmy albo po prostu przechwycić Kolina Engle, który jest wynalazcą, inżynierem, który właśnie tego typu roboty projektował, więc może tutaj chodzi o to, żeby on pomógł Amazonowi tworzyć nowe, przyszłe roboty. Bardzo ciekawa ostatnia transakcja.